Rozmowa dnia. W naszym studiu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, szczęśliwego nowego roku. To dla naszych słuchaczy życzenia. Naturalnie. Dziękuję w imieniu słuchaczy. Czy pan minister kupuje w sieci Tesco? Bywa. Będzie pan kupował? U nas w Nakle nad Notecią jest Tesco i sobie chwalimy. A będzie pan kupował? To jest firma, która zatrudnia Polaków i wydaje mi się, że to jeszcze nie jest to, aby ten bojkot, do którego niektórzy wzywają, to zbyt drastyczne posunięcie. PSL wzywa nas, Polaków, do tego, by bojkotować sklepy sieci Tesco, no bo to brytyjski kapitał. W sprawie ostatnich wydarzeń związanych z polityką brytyjską, z wypowiedziami Davida Camerona, na początek na pewnym poziomie ogólności, jeśli pan pozwoli, panie ministrze, czy Unia Europejska staje się wspólnotą tylko z nazwy, czy górą biorą tak zwane egoizmy narodowe i doraźne potrzeby? Egoizmy narodowe zawsze mają w Unii miejsce, bo politycy unijni u siebie w domu muszą mówić, że dbają o interes narodowy, a jednocześnie wiedzą, że potrzebne są racjonalne decyzje, które regulują sprawy na szczeblu europejskim. I na przykład ta zasada, że główny podatnik w rodzinie pobiera zasiłki rodzinne tam, gdzie płaci podatki, jest rozsądną europejską zasadą. David Cameron najpierw stwierdził, że otwarcie brytyjskiego rynku pracy przez jego poprzedników, przez lejberzystów, było błędem. Tam na szczęście my Polacy znaleźliśmy się w towarzystwie, bo to i mówiło o Węgrach i o Słowakach, no a przy okazji owych zasiłków pobieranych przez Polaków pracujących. Ale to taki błąd, na którym brytyjska gospodarka zarobiła kilkadziesiąt miliardów funtów. Właśnie, to jest rzecz ciekawa, bo jakoś to się specjalnie nie przebija. 7,5 miliona rodzin w Wielkiej Brytanii pobiera zasiłek. Imigranci stanowią 0,3% całości. Z tego dzieci mieszkające poza, ułamek. No to dlaczego powiedział to, co powiedział? I wskazał na Polaków. Polityka. Są w Europie populistyczni politycy, także w Polsce, a zbliżają się wybory europejskie. David Cameron jest politykiem populistycznym? Czy czuje oddech na plecach? Ma silną konkurencję ze strony populistycznego UKIP. No i jedyne, co mnie martwi, to to, że polska partia polityczna, i to taka, która o patriotyzmie ciągle mówi, nie potrafi wyciągnąć z tego wniosków. Mówi pan o? O PiS, który twierdził, że wychodząc z partii rządzącej w Unii Europejskiej, wchodząc do małej, egzotycznej partyjki eurosceptyków, będzie lepiej zabiegał o polskie interesy. Jest dokładnie odwrotnie. Można tam sobie pogadać, a niczego dla Polski nie załatwić. A okazuje się, że partnerzy PiS w tej partii po raz kolejny nawołują do rzeczy, które są wbrew naszemu interesowi. Przypomnę, że to Wielka Brytania była za zmniejszeniem budżetu europejskiego. Wczoraj nasi politycy rozmawiali przez telefon z Davidem Cameronem, najpierw prezes Prawa i Sprawiedliwości, potem premier Donald Tusk. Można było odnieść wrażenie po tym, co usłyszeliśmy od polityków, po tych rozmowach, że David Cameron miał taką kartkę z przygotowanym tekstem i jednemu panu i drugiemu panu powiedział to samo, że nie stygmatyzuje Polaków. Nie wiem, nie byłem tam. Trochę mi niezręcznie, bo to kolega ze studiów, ale mam wrażenie, że Davidowi Cameronowi daliśmy stanowczy odpór. Podobno kwestia tego typu świadczeń socjalnych ma być tematem do negocjacji między Londynem a Brukselą w najbliższym czasie w kwestii statusu członkowskiego Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Jak rozumiem, gdyby coś takiego się pojawiło, było to by zakwestionowanie traktatu. Nie, no. Zmiana. Zawsze można zaproponować zmiany traktatu. No tak, ale wtedy wszystkie państwa członkowskie muszą powiedzieć tak lub nie. My, jak rozumiem, w tej sytuacji mówimy na dyskryminacyjne zmiany traktatów się nie zgodzimy. Natomiast jeśli kraje chcą luki w swoich systemach ochrony socjalnej zatykać, to my to przecież też robimy. To trzeba robić, bo w Europie wydajemy połowę globalnych wydatków na cele socjalne. I nawet tak zamożny kraj jak Wielka Brytania na to nie stać. Ale to trzeba robić, szanując prawa wszystkich podatników i wszystkich obywateli Unii Europejskiej. W tej sytuacji nawet głos zabiera Komisja Europejska, która mówi, że nie wolno dyskryminować. No i ma rację. Takie są regulacje, dokładnie, takie są przepisy. Dokładnie tak. Czym to się zakończy? No,
Polska i Wielka Brytania mają wiele interesów wspólnych. Na przykład kwestie wydobycia gazu łupkowego, na przykład jesteśmy krajami za silnym sojuszem północnoatlantyckim, jesteśmy krajami przywiązanymi do wspólnego, wolnego, konkurencyjnego rynku. Więc mam nadzieję, że brytyjscy politycy ten sygnał odebrali i że takie czepianie się Polaków już więcej nie nastąpi. Pan już wspomniał o tym, panie ministrze, czy widzi pan możliwość, konieczność zasiadania we wspólnej frakcji w Parlamencie Europejskim Prawa i Sprawiedliwości eurodeputowanych tej partii z politykami partii konserwatywnej Davida Camerona? No ja uważam, że to szkodzi polskim interesom, że gdyby europarlamentarzyści PiS byli w głównej rządzącej partii, to polska frakcja w tej rządzącej partii byłaby większa. Bylibyśmy bardziej wpływowi, a przez tą dziwną decyzję PiSu o wyjściu z Europejskiej Partii Ludowej, polski głos jest słabszy. Pamięta pan minister, czym żył świat, Europa, Polska pod koniec ubiegłego roku? O, wieloma rzeczami. Ukrainą na przykład? Na przykład. Zapomnieliśmy? Ukraina jest w centrum zainteresowania naszej polityki wschodniej. To jest, to Polska doprowadziła do wynegocjowania umowy stowarzyszeniowej za naszej prezydencji, ale oczywiście my nie możemy podejmować decyzji za inne kraje. Ja uważam, że politycy ukraińscy popełniają błąd, nie zaczynając reform, że te reformy byłyby dobre dla ich kraju, a przy okazji uruchomiłyby wielkie finansowanie ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Komisji Europejskiej, ale Ukraina miała demokratyczne wybory, więc każdy kraj wyśpi się tak, jak sobie pościele. Pisał pan na Twitterze w sprawie Ukrainy. Mówił pan o tym przed sekundą, trzeba tylko zacząć reformy, a może trzeba było napisać, trzeba aż zacząć reformy. No, my zaczęliśmy i dzisiaj zaczynamy zbierać tego żniwa. 25 lat temu byliśmy na głowę mieszkańca tak samo zamożni jak Ukraińcy, dzisiaj jesteśmy 3 razy zamożniejsi. Oczywiście w porównaniu z Wielką Brytanią czy Niemcami jeszcze doganiamy, ale proszę zauważyć, że dzisiaj Ukraińcy z kolei do Polski przyjeżdżają do pracy, że nasze pensje, z których oczywiście wszyscy jesteśmy niezadowoleni, dla Ukraińców są atrakcyjne. Panie ministrze, czy pojawiło się cokolwiek nowego w sprawie ogromnie ważnej dla Polski? W grudniu rozmawiał pan z Siergiejem Ławrowem, z szefem dyplomacji rosyjskiej. Minister Ławrow powiedział wówczas, że Kreml nie odda resztek samolotu wraku Tu-154M przed zakończeniem śledztwa w kwietniu 2014 roku. Czy coś się wydarzyło dnia tamtej rozmowy w tej sprawie? Niestety nie. Nasze śledztwo i tak będzie zakończone i wrak... Ale wrak jest dla nas po pierwsze naszą własnością, a dla wielu osób w Polsce wręcz ikoną. I nie rozumiem stanowiska rosyjskiego. Czy pod koniec kwietnia dowiemy się, że śledztwo w Rosji zostało przedłużone o kolejne kilka miesięcy? Obawiam się, że tak może być. Mówiliśmy przed godziną 8 za sprawą naszej korespondentki z Brukseli Beaty Płomeckiej o konferencji i wystawie w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, poświęconej wielkiej postaci, emisariuszowi Polskiego Państwa Podziemnego, naocznemu świadkowi zagłady Janowi Karskiemu. Decyzją Sejmu rok 2014, czyli bieżący, został ustanowiony rokiem Jana Karskiego. Zresztą Senat z kolei postanowił uhonorować w tym roku inną wielką postać, Jana Nowaka Jeziorańskiego. Czy świat wie o tych ludziach i co o nich wie? Za mało. Jan Karski był polskim dyplomatą. Był emisariuszem. W Waszyngtonie, w naszej ambasadzie, mamy wręcz tapczan, na którym siedział jego rozmówca. On w fotelu, najwyższy rangą Amerykanin pochodzenia żydowskiego, to był wtedy członek Sądu Najwyższego, sędzia Frankfurter, któremu Karski tłumaczył, że był w Izbicy, był w getcie warszawskim, rozmawiał z przywódcami społeczności żydowskiej w Polsce i że jest naocznym świadkiem zagłady. I próbował poruszyć sumienia, spowodować przynajmniej dyplomatyczne reakcje sojuszniczych państw zachodnich. Próbował także z Franklinem Delano Rooseveltem. No i wiemy, że się nie udało. Swoją drogą, oczywiście te sprawy są różne, ale mamy dokumenty przywiezione przez Krystynę Piórkowską dotyczącą zbrodni katyńskiej. Zeznania podpułkownika Johna Van Vlieta z maja 1945 roku amerykańskiego jeńca wojennego. Te dokumenty były w amerykańskich archiwach, zostały
właśnie opublikowane. Stany Zjednoczone o tym wiedziały, tak na dobrą sprawę od początku. Zresztą Brytyjczycy też, tylko Brytyjczycy mają tę przewagę, że kiedy zbliża się moment ujawnienia archiwów, to podejmują decyzję, że dla mnie nie ulegało wątpliwości, 20-50 lat. Że przywódcy Zachodu wiedzieli o masakrze katyńskiej, zbrodni, tak samo jak wiedzieli o Holokauście, bo przecież czytali depesze niemieckie przy pomocy zresztą przez Polaków złamanego szyfru Enigmy. Więc wiedzieli, ale sojusz ze Stalinem i utrzymanie Rosji w wojnie przeciwko Hitlerowi był ważniejszy od polskich interesów i od prawdy historycznej. Wybiera się pan za granicę w najbliższym czasie, panie ministrze? O, cały czas taka praca. Do Soczi? Do Soczi nie, ale kilka podróży zagranicznych mam zaplanowanych, tak. A kto z polskich polityków będzie na uroczystości otwarcia zimowych igrzysk? Czy wie pan o tym? Ja nie wiem. Ja staram się nie jeździć na takie atrakcyjne imprezy na koszt podatnika. Uważam, że to nie moja rola. No bo wiemy, że nie będzie polskiego prezydenta, polskiego premiera. Wiemy także o innych politykach europejskich. Czy ja to nie wiem, czy to był zwyczaj jeżdżenia na zimowe igrzyska przez prezydenta. Rozumiem, że gospodarzom by zależało na tym, by pojawiły się takie postaci. Nie wiem, czy są zaproszenia nawet. A to ma znaczenie? Kto pojedzie? Myślę, że myślę, że w różnych krajach to różnie. Czasami ministrowie sportu, a czasami szefowie różnych federacji. To nie jest impreza polityczna. To jest święto sportowe. W przypadku igrzysk w Soczi to nie jest impreza polityczna? Myślę, że nie jest w niczym interesie, ale też pamiętajmy, że tradycja igrzysk olimpijskich to jest wręcz zawieszanie wojen. Polska z wojny z nikim nie prowadzi. Wie pan, jaki utwór muzyczny był wczoraj najczęściej prezentowany w sieci przy okazji tych rozmów premiera Wielkiej Brytanii z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim? Nie wiem. London Calling zespołu The Clash. To jeszcze tak zupełnie na koniec. Panie ministrze, myśli pan, że będzie górą? Nie rozumiem. Czy myśli pan, że będzie górą? Że pan będzie górą. Pan będzie górą. W jakim sensie? Już tłumaczę. W Instytucie Spraw Publicznych w Warszawie dziś o 10:00 blogerzy, eksperci, dziennikarze ogłoszą, który polityk rządził na Twitterze w ubiegłym roku. A to ciekawa sprawa. No bo są różne szkoły, prawda? Czy jest ważniejszy, czy jest lepiej mieć więcej śledzących, czy jest prawdziwą miarą skuteczności ilość tak zwanych retweetów, czyli wysłania dalej. Pańskie tweety wzbudzają kontrowersje, choćby ten ostatni, cytuję, zresztą rodacy, wracajcie. Nie ten. Ten po angielsku został zretweetowany, przesłany dalej prawie 600 razy. To jest mój osobisty rekord. To znaczy, że w Wielkiej Brytanii się spodobał i został uznany za istotny. Jestem ciekaw, ile osób go przeczytało, ale sądzę, że grubo powyżej miliona. To myśli pan, że będzie górą? Nie wiem. Dwa ostatnie wpisy na Twitterze naszego gościa. Gościem sygnału w dniu 8.15 będzie nasz gość, czyli minister Sikorski, a najnowszy 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wylicytuj wełniany dywan z mapą Afganistanu podarowany przez... Przeze mnie. Bardzo proszę o licytowanie jak najwyżej. To na dobry cel, na szpitale, na polskie dzieci. W tej chwili cena tegoż 102 złote. Kto da więcej, proszę. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, nasz gość. Dziękujemy. Dziękuję. 8.33. Pierwszy program Polskiego Radia.